Witam wszystkich, z tej strony Sarcza, wy oglądacie szósty odcinek serii Zagrajmy w Spider-Man Turf Wars DLC. Peter? Cześć Miles, w porządku? Czemu pytasz? No tak, nie zajęliśmy się jeszcze pajęczym zmysłem. Dorzućmy to do następnej lekcji. A, jasne. Nie, nic mi nie jest. Jestem w szpitalu. Jesteś w szpitalu? Jak to? Co się stało? Czy ktoś cię... Nie, nic z tych rzeczy. Właściwie to tak jakby skoczyłem z mostu. Co takiego? Skoczyłem z mostu w Queens. Jak się czujesz? Poczekaj, zaraz po ciebie... Nie, nic mi nie jest. Znaczy, złamałem palec u nogi. Wiesz, że nic z czymś takim nie mogą zrobić? Po prostu życzę ci powodzenia. Miles, nie możesz robić takich rzeczy. Teraz to wiem. Mówię poważnie. Może i masz moce, ale nie jesteś niezniszczalny. Zaufaj mi. Z twoimi mocami... Och, nie wierzę, że to powiem. Wiąże się odpowiedzialność. Tak je musisz traktować. Jasne, przepraszam. Będę się starał. Wiem, że będziesz. I widzimy się w weekend na kolejnej lekcji, okej? Okej, dzięki, Peter. Zdrówka, dzieciaku. O kurczę, te rozmowy z Milesem są po prostu świetne. To jak ten chłopak zaczyna coraz bardziej próbować swoich umiejętności. Do wszystkich jednostek. Mam zgłoszenie strzelaniny między dwoma pojazdami. Zgłoszenie z Hamilton Heights. Mamy gonić wóz, ale to daleko stąd, stosunkowo daleko stąd. Teraz bym się chciał zająć na początek wyzwaniem skradania. To jest właściwie niedaleko miejsca, gdzie zakończyłem ostatni odcinek, a więc zaczynajmy. Po lewej mamy tradycyjne porady, ale to już wszystko wiemy. Więc skupmy się od razu na eliminacji. Jak mnie zobaczą, zakładnik zginie. Ależ emocje! Czy Spider-Man da się złapać? Czy zakładnik przeżyje? Fani umierają z ciekawości! Proszę. No i to jest wodobomba! Przyda ci się odpoczynek. O, jak mogłeś tego nie przewidzieć? Dobra, załatwmy teraz tych. Zagrożenie niestety. Aj, szkoda. Kurde, znowu zagrożenie, a przez chwilę mogłem coś zrobić. Świetny patrol, ale mam kilka uwag. Padł jeszcze jeden! O, hej, Rastapasta 757, dzięki za suba. Przypominajka! Będę wieczorem odpowiadać na pytania, więc przygotujcie się. Ktoś tam mnie wypatruje. Ale Spidey zasuwa! Dobra, jest ich tu zdecydowanie więcej, niestety. Wasza miła skrupa z sąsiedztwa. Jeśli się podobało, to szerujcie i opowiadajcie znajomym. Kurde, zagrożenie. O, jest. Ale kurczę, dwie fotobomby. O, no proszę, fotobomba. Lepiej tam leć. Malarki 43 pyta. To prawdziwe spluwy? Oglądaj dalej, Sparki, ja się dowiesz. Dobra. Muszę cały czas uważać. O, całuski, całuski, całuski. Zdejmiemy tamtego. Muszę poczekać na dobry moment. Czekałem, aż będziemy tylko ty i ja. I sieć pójdzie w ruch. Nieźle, ale potrafię lepiej. Kurde, znowu mało zabrakło do złota. Myślę, że musisz spędzić trochę więcej czasu w sieci. Ach, ta gra słów związana z siecią. Ja już wam mówiłem ostatnio, że czeka nas najwyraźniej ostatnia misja. Tak wynika nawet z nazwy tego zadania głównego, więc w tym odcinku chcę się skupić na wykonaniu wszelkich aktywności pobocznych w 100%. No przypominam, że podobnie jak to było w poprzednim dodatku, czy też w podstawce, tak samo i tutaj przechodzimy całość właśnie na 100%. I ma to też swoje plusy jak najbardziej. Na przykład w poprzednim odcinku, kiedy wszystkie meliny Hammerheada wyczyściłem z przeciwników, no to
Od MJ też dostałem ciekawe informacje o Yuri, co może zapowiadać jej przemianę. Ale to zobaczymy. 10:34 w toku. Otwarty ogień. Potrzebne wsparcie w Bloomingdale. Po pierwsze, chciałbym, żeby było jasne, że bez problemów mogę prowadzić tę audycję sam i wiem doskonale, jak się pracuje na tym komputerze. Cicho, Jared, zaraz. Ale wy, słuchacze, powinniście wiedzieć, że postanowiłem... Nie, zaraz! Że podjąłem decyzję z własnej woli. Wystarczy, Jared! By przywrócić mojemu asystentowi Jaredowi stanowisko w programie Tylko Fakty z Jaydona Jamesonem i by przeprosić go na antenie. I właśnie to teraz robię. Właśnie teraz i jesteś poważny. Naprawdę to teraz robisz, ty skończony! I dać mu podwyżkę. Już niedługo kolejne audycje Tylko Fakty z Jaydona Jamesonem! Wygląda na to, że Jared ma spory wpływ na Jaydona Jamesona, co? Ale patrzcie, tutaj mamy kolejne przestępstwo. Pora na drzemkę. Potyczka magii. Dobra, lecimy. Co za paskudztwo! Tego mogłem, kurde, praktycznie przywiązać. Nie zrobiłem tego. Weźmy sieć uderzeniową może. Przestępstwo zbyt wielu z nas! Dobra, jeszcze jeden. Teraz go dopadnę. Jeden z tyłu jeszcze. Tak jest. No nie wiem. Magia, Hammerhead. Policja ma gdzieś, dla kogo pracujecie. Powodzenia. Przypominam, że podobnie jak w pierwszym dodatku, tak i tutaj też za oczyszczenie przynajmniej jednej dzielnicy ze wszystkich przestępstw jest też dodatkowe trofeum. No a poza tym oczywiście wlicza się to jak najbardziej też do ukończenia całości na 100%, za co zresztą też jest jedno złote trofeum. Uwaga! Funkcjonariusze potrzebni w związku ze strzałem snajperskim. Funkcjonariusze potrzebni w Lenox Hill. Spokojnie, ostrzał snajperski to jedno, ale wyzwanie walki to drugie. Teraz się tym zajmiemy. W ogóle tym razem wybrałem sobie żelazne ramiona dla odmiany, chociaż rozprysk sieci w tych wyzwaniach byłby bardziej skuteczny. OMG! To będzie praktycznie kliknęło lasu! Pozwalacie mu wygrać! Rozpaliśmy nieco zabawę! Fotobomba! O, proszę. Szczerze mówiąc, czekałem na to. Masz za swoje! No i to jest fotobomba! Tak jak to ostatnio robiłem. Wykorzystuję sobie teraz te wykończenia w fotobombie, żeby dodatkowe bonusy punktowe dostawać. Nie mam pojęcia, co się dzieje. No, nie zamierzam przegapiać fotobomby, absolutnie. Wchodzimy od razu tutaj. Gdzie cię zastrzelę? Starajcie się bardziej! Przegrywamy! No ale podejdźcie bliżej, kurde. Najgorsze jest to, że teraz nie jestem w stanie, no właśnie, na czas ich załatwić. Też mam nadzieję, że jak wykonamy wszystkie te wyzwania, to że wtedy od razu będziemy mieli też jakieś zamknięcie wątku ze Skrubol. To się jeszcze przekonamy. Aj, był już poza zasięgiem, kurde, szkoda. Podejdziecie? Podejdziecie. Nie przestawaj wrzucać tego kontentu, SM!
Zbieramy teraz znowu pasek na kolejne wykończenia w razie czego. Chociaż zaraz to ja będę musiał się podleczyć. Aj, sporo was tutaj, no. Nauczę cię szacunku. Chyba każdy cios to nowe lajki. Patrz, ilu panów przyszło, żeby mi dodać skrzydeł! Potrzebujesz trenera do ścian kaskaderskich? Bo to było słabe. Kurde, no teraz mam taki zastój trochę w tej walce. Jeszcze poza zasięgiem. Tylko dostanę! Dopaść go. Jeszcze był w zasięgu. Najlepsza fotobomba ever! Ciągle we mnie celują z daleka. Fotobomba! Nie trzeba mnie! Teraz, chodź tu. Dobrze. Ilu ich tu jeszcze? Dobra, już muszę go poza zasięgiem załatwić, trudno. No nie dać mu spokoju, szybciej. Nie, ja nie daj mu skopać tylko SM. To wszyscy? Prawie super. Powinienem mieć to na wizytówce. Myślę, że musisz spędzić trochę więcej czasu w sieci. No i dobra, znowu kilka tysięcy do złota i jest jeszcze jedno wyzwanie Skrubol, wyzwanie gadżetów. To jest ciekawe, bo już robiliśmy coś takiego w pierwszym dodatku i polegało to na pokonywaniu przeciwników z dwoma konkretnymi gadżetami. Więc tutaj mam nadzieję, że dostaniemy jakieś inne niż tam w pierwszym rozszerzeniu, ale zaraz się przekonamy. I ciekawe, bo kurczę, było wspomniane wcześniej, nie wiem czy to Spider-Man o tym mówił, że trzeba w końcu znowu wysłać Skrubol do Rikers. I ciekawe, czy to nie będzie właśnie taka nagroda za ukończenie tych wszystkich wyzwań tutaj. Niedługo zobaczymy. Rozpoczęcie wyzwania będzie tutaj, tak? To jakie wyzwania, a raczej jakie gadżety teraz można obstawić, że będą? Zaraz się przekonamy. Hej kochani! Czas na kolejny bardzo specjalny odcinek! Gotowi? Macie przekąski? Weźcie przekąski! Dzięki trojankowi, który zainstalowałam w twoim kostiumie, możesz używać tylko dwóch gadżetów! Tylko bez cheatowania! O proszę, czyli tym razem... Muszę tańczyć jak mi zagra! Czyli tym razem sieciobomba i fala wstrząsowa. Można to fajnie wykorzystać, tak jak było pokazane. To twój koniec! Używaj obu gadżetów naraz, by pokonać wrogów i zdobyć dodatkowe punkty. No dobra, na tym się skupimy. Jest szybki, nie skupasz! Zacznijmy od sieciobomby. Tak jest! Daj mi coś, z czego zrobię notkę! Weźcie się w garść! Jasna fotobomba! Dobra, jeszcze fotobomba, no właśnie. Lepiej stąd spadaj! Pełna skuteczność! Przez duże L! Czyli wysyłamy ich na tą ścianę właśnie. To jest fotobomba! Od razu kolejnego. Uważajcie! Ale cię mu wygrać! Zdążyłem. Tak jest, najlepiej całej grupy. Oberwał! O, no proszę! Bo to bomba! Lepiej tam leć! Jeszcze jeden tutaj. Super. No, można sporo nabić tych punktów. To teraz nasze miasto! Podwójna eliminacja. Ładnie, ładnie. O,
no proszę! Bo to bomba! Lepiej tam leć! OMG! Agresi rządowi na pewno są zachwyceni tym, co teraz widzą! O, to łuski, to łuski, to łuski! Kurde, nie trafiam na tamtą ścianę. Nigdy nie pomuje! Teraz się udało. To podwójna eliminacja. Jak maszyna! To się nazywa pojemna energia! I zrobiłem to w świetnym stylu. No proszę, złoto! Chyba nie muszę mówić, co to oznacza dla mojego źródła finansowania! I tak jak mówiłem, jest srebrne trofeum. Dobra, kod, który zmodyfikowałem w Trojanie Skrubol, zebrał wystarczająco dużo danych, żeby udało mi się ją znaleźć. Mam ją. Spider-Man! Jest, czyli mamy misję poboczną. No na to liczyłem, bo podobny patent był zastosowany też w pierwszym dodatku, gdzie po zebraniu pewnych rzeczy związanych z aktywnościami pobocznymi, były to obrazy, też kończyło się misją. I tutaj jest podobnie. Finał sezonu. No dobra, pora rozprawić się ze Skrubol już po raz kolejny, bo przecież w podstawce też ją zamknęliśmy, ale później uciekła z więzienia. Pamiętamy przecież tę wielką ucieczkę przestępców. Fajnie, że i tutaj się postarano, bo już zacząłem mieć wątpliwości w pewnym momencie, czy dostaniemy jakąś misję poboczną, ale cały czas właśnie na ten wątek ze Skrubol liczyłem. I to jest dla nas taka nagroda, że robimy tutaj wszystko w 100%, że udaje się jeszcze coś dodatkowego w tym DLC odkryć. No i dobra. Czyli to będzie tutaj. Ha? Ktoś tu streamuje? To zobaczmy. Okej, okay, teraz chyba tylko wybrać odpowiedni. Co do... OMG, OMG, ale miałeś mile! Nie macie tu. No tak, to ma sens. Twoja zabawa kodem była urocza. Ale naprawdę myślałeś, że ja, królowa memów, dam ci się złapać tak łatwo? Miałem cichą nadzieję. Lol, pająku! Wiesz, że jestem Spidey fanką numero uno, ale jeśli teraz się spikniemy w realu, jak powstanie trzeci sezon? Może też nie powstać? O, nie bądź taki. Na pewno niedługo się zobaczymy. Danej imprezy pożegnalnej! Kurde. Imprezy? Jednak nas wykiwała. To wykorzystajmy ten nowy sposób. Znaczy nie do końca nowy, bo był znany wcześniej, ale możemy teraz zadziałać. Czyli co, nie złapiemy jednak Skrubol niestety, przynajmniej nie w tym dodatku, może w następnym, ale jednocześnie możemy też liczyć na to, że... Czy w więzieniu też obserwujecie kanał Skrubol? Że trzeci sezon też faktycznie powstanie, jeśli chodzi o te kolejne wyzwania Skrubol, właśnie w trzecim dodatku. No bo wszystko na to wskazuje w tym momencie. Co by nie mówić, one są fajne, te wyzwania. Spróbuj tego! Więc nie będę absolutnie narzekał. Aj, na tego potrzebuję dwóch tych segmentów paska. Kurde, muszę uważać. Dalej! Skończmy to! Może się już dzisiaj po prostu wylogujemy! Dobra, ostatni segment już wolałem zostawić na podleczenie się, bo źle to wyglądało powoli. Spokojnie. Trochę zaburzenia widzenia, ale daliśmy radę. Na
Naprawdę w tym dodatku zacząłem bardzo doceniać matrycę suspensorową. Często lubię z niej korzystać. Nie dajcie się złamać, mięczaki! Jeszcze raz, uwaga, do góry. Tak jest. Znowu, kurde, atakują. A, bo tutaj mam po lewej tego z wyrzutnią rakiet. Nie! Ładnie. Zadarłeś z niewłaściwym człowiekiem! To ty zadarłeś z niewłaściwym superbohaterem. Dobra, czy to jest ostatni? Możliwe. Jeszcze mi kurde uciekł. A nie, jeszcze chyba ktoś musi być. Tak, tam po drugiej stronie. Teraz nie walczymy o punkty, więc spoko. To by było na tyle, jeśli chodzi o Screwball. Przynajmniej na razie. Muszę ją jakoś wytropić albo namącić w czymś więcej niż internecie. No ale niestety, to najwyraźniej dopiero rzecz do zostawienia na kolejny dodatek. Ciekawe, czy wtedy właśnie ją złapiemy. Ale przedtem z całą pewnością też będziemy musieli jakieś wyzwania wykonywać. Jako, że to są wszystkie wyzwania Screwball, a wcześniej załatwiliśmy też wszystkie Meliny Hammerheada, to teraz polatam po mieście i rozprawię się jeszcze z różnymi przestępstwami, które też wam tutaj pokażę. Uwaga! Członkowie Magi planują przeprowadzić egzekucję! Miejsce zdarzenia to okolica Devil's Shelf. Hammerhead naprawdę chce ocieplić wizerunek publiczną egzekucją? A mnie zabijmy, Brajonka, a potem zakończmy robotę! Może tak odłożymy broń i pójdziemy do domów? Nie? Cóż, musiałem spróbować. No i dobra, rozprawmy się z nimi szybko. Załatwieni. Zobaczycie, że więzienne ciuszki będą równie stylowe jak wasze garniaki. To dzięki tobie poszedłem na policję. Dzięki, Spidey. Nie ma sprawy. Spokojnie, policja zaraz się tobą zajmie. Dzięki. Ale te żelazne ramiona niezmiennie wyglądają super. No dobra, jeszcze tutaj pozostaje mi sporo polatać i poszukać kolejnych przestępstw. No i uwaga, tym razem tutaj coś przed nami do zrobienia. O, co to będzie? Policja eskortuje świadka w sprawie Hammerheada. Odstawię ich bezpiecznie na miejsce. Hammerhead dowiedział się o kryjówce. Nawet nie chcę o tym myśleć. Skupmy się na utrzymaniu świadka przy życiu. Ta, jasne. Zajmiemy się tym. No dobra. Okej, ruszamy do nowej kryjówki. Czyli coś, co już było przedstawione też w misji fabularnej. Teraz po raz pierwszy to robię jako przestępstwo. Muszę uciekać. Więc ostrożnie. Będziemy ich śledzić i wypatrywać snajperów pewnie. Chociaż może nie tylko, bo mogą to też być przeciwnicy na ulicach miasta. Brak napastników. Mamy towarzystwo! Ułatwcie sobie zadanie! Przekażcie nam świadka! Pomyśleliście kiedyś, że stoicie po niewłaściwej stronie podczas tych starć? Nie? Tylko pytam. Wow! Spider-Man tu jest! Nie! Jeśli zgubię konwój, mogą go znaleźć w zbirze Hammerheada. Chronić świadka! Wiem, że chcieliście zabrać tego świadka do Hammerheada, ale jakby wam to powiedzieć, może jednak nie. Ale proszę, to, że mieliśmy tutaj też pojazd wroga, to było coś, czego się nie spodziewałem akurat. No i okej. Poradziliśmy sobie. Uwaga, otrzymaliśmy doniesienia o ostrzale snajperskim ze strony Magi. Funkcjonariusze potrzebni portać. No i widzicie, po raz kolejny musimy się czymś zająć. Całkiem sporo tych przestępstw tutaj teraz. Oddajcie kamerę! Informator od Hammerheada jest w niebezpieczeństwie. Tym gliniarzom przydałaby się pomóc. Przyjdźcie! Przyjdziemy! Jak wy już będziecie gryźć siebie! Ale ich zaskoczyliśmy. Nie wychylać się, gdy możemy pozwolić, by go trafili! Przygwoździli nas! Jak go stąd nie zabierzemy, będzie po nich! Kameradę! Dowiedz się, co ze wsparciem! Patrzcie, nawet mnie jeszcze nie wykryli. To ciekawe. Teraz spróbuję tam polecieć.
Co to jest granat? Prześpij się z tym. U Ediego? Totalnie po cichu załatwiona sprawa, patrzcie. Jest tam... Nie wiem, co byśmy bez ciebie zrobili, Spidey. Dzięki za pomoc. Mam dość zbirów Hammerheada i ich wielkich giwer. Rozumiem, że nie było to oczywiście wymagane, żebyśmy to robili po cichu, no ale można było spróbować. Praktycznie trochę tak od niechcenia akurat mi się to udało. Byli tak rozstawieni, że mogłem rzeczywiście ich atakować z dala od pozostałych przeciwników i to najważniejsze. Gdzieś tutaj musi być jeszcze jedno przestępstwo. To będzie ostatnie. Do wszystkich, mamy zgłoszenie wypadku. Funkcjonariusze potrzebni w Rosevale. Proszę, proszę, uratuj cywilów. To będzie ostatnie przestępstwo w tej dzielnicy. Więc dostaniemy też za to trofeum od razu. Na razie nie zbliżajmy się jeszcze do misji fabularnej, bo na to przyjdzie pora w kolejnym odcinku. A tymczasem tutaj uwaga. Wygląda na jakieś przesłuchanie na ulicy. Oczywiście, Spider-Man musi pokazać, kiedy mam zlecenie. Hej chłopaki, tęskniliście? Panowie, nie macie nic do powiedzenia w tym momencie. O, ataki w powietrzu też ciekawie wyglądają z tymi ramionami. Jeszcze jeden tutaj. No i dobra. Zbiry Hammerheada nie będą już nikogo gnębić. Mamy to. W Hell's Kitchen wszystkie przestępstwa unieszkodliwione. Spidey, jesteś bohaterem. Mam w nosie, co gada James. I mamy potwierdzenie tego, co mówiłem wcześniej. Jest trofeum Wojna Gangów, ale wciąż jeszcze trochę przestępstw w innych dzielnicach mi zostało, więc zaraz wam pokażę jakieś kolejne. Do wszystkich jednostek, magia dopuszcza się niszczenia mienia. Funkcjonariusze przy Firehouse, przyjęto? Nie wiem, czy funkcjonariusze przyjęli, ale Spider-Man już jak najbardziej. Więc ruszajmy tutaj. Zostawię gliniarzom prezent i nawet go ładnie zapakuję. Teraz to teren Hammerheada! Pora, byście poznali, czym jest sprawiedliwość. Tak dziś nazywam swoją sieć. Sprawiedliwość. Jak widzicie, też małą zmianę wprowadziłem, jeśli chodzi o kostium, a także moc, chociaż tej mocy jeszcze nie wykorzystam, bo mi się nie naładowała. Ale na to przyjdzie też jeszcze pora. Oj, ten starczą, muszę na niego uważać. Załatwiony, jeszcze biegniemy do tego. Zdążyłem. Hammerhead obrał cywilów za cel. Muszę go powstrzymać. Jasna sprawa. Czego palaty Hammerheada chcecie? Chcieliśmy zawrzeć układ! W sumie brakowało mi tych strzelanin między członkami dwóch gangów, którzy bardziej chcą zabić mnie niż siebie nawzajem. No i proszę, tym razem pościg. Ale też ciekawy. To nasz teren! Wynoście się! Tak? Skoro tak, dlaczego uciekacie? Też ciekawy ten konflikt, bo tutaj walczą między sobą, a my jako trzecia strona się wbijamy. Spider-Man spaprał nam robotę! Brać go! Uwaga! I uwaga, wykorzystajmy moc. Ten przesyła pozdrowienia! Dużej krzywdy to im nie zrobiło. Nowojorskie koty mogą znów bezpiecznie wyglądać przez okna kawiarni. Dobra, to ja lecę dalej. 10.34 w toku. Otwarto ogień. Funkcjonariusze przy Riverside. Udać się na miejsce. A więc tym razem wbijamy się na dach. Sprzęt Sable w strzelaninach. Dzięki, Hammerhead. Szef kazał go zabić! Próbowaliście porozmawiać o swoich uczuciach? Negatywna fala wykorzystana, bardzo się przydała tutaj. Ale jeszcze ich kilku zostało.
Dobra, teraz ty. I na kolejnym dachu mam następnych. Wyrzucamy go. A tych też wyrzucimy za moment. No i idealnie. Wow! W pajęczynie ludzie Hammerheada i Magi wyglądają identycznie. Jeszcze tylko jedno przestępstwo w Upper West Side. No i tak się składa, że mam na oku to przestępstwo przed sobą. Kolejna zmiana stroju przy okazji. Nie! Ja tylko chcę oberwać majątku! Słuchajcie, jeśli nie chcecie mnie tyle widywać, musicie mniej rozmawiać! Do tego wszystkiego elektryczny cios, jak widzicie. Totalnie unieruchamiamy wszelkich przeciwników przed sobą. Genialna rzecz. Idealnie. Wszyscy bezpieczni. Teraz zajmą się nimi ratownicy. No i dobra, ruszam w takim razie do kolejnej dzielnicy w tym momencie. Przeniosłem się teraz do północnej części miasta. I tutaj coś się dzieje między budynkami. Gliniarze przewożą świadka w sprawie Hammerheada. Lepiej za nimi pójdę na wszelki wypadek. Hammerhead wie, gdzie jest kryjówka. Musimy zabrać świadka. Teraz? Teraz. To nie żart. Masz adres nowej kryjówki? Okej, ruszajmy. Czyli kolejny raz podążanie za konwojem. Przygotujmy się. Jak widzicie, znowu sobie wymieniłem strój, a także dodatkową moc. Zaraz sobie wykorzystamy w trakcie walki. Na razie czekamy na dobrą okazję. Nie mogę zgubić świadka w sprawie Hammerheada. Nie zgubimy, spokojnie. Teraz tędy. Cały czas spokojnie, o dziwo. Ale to się powinno niedługo zmienić. Trasa przejazdu czysta. Położenie kryjówki potwierdzone. W gotowości. Przyjąłem. Naprawdę długo jest spokojnie, co? Aż dziwne. Teraz tam. Jak Hammerhead się dowie, że przenoszą świadka. O, czyżby tutaj coś się działo? Zapeszyłeś, mamy towarzystwo. Proszę. A więc takie buty tym razem. Powstrzymać Spidermana! Urwiemy się! Nie nudzi się wam to ciągłe przegrywanie? Po jakimś czasie mnie by się chyba znudziło. Ale może to tylko ja. Bo już w pewnym momencie się zastanawiałem, czy nie będzie tak, że po prostu była eskorta, ale nic się nie działo, ale jednak nie, jednak na koniec jeszcze nas zaatakowali, więc tutaj rozprawimy się z nimi. Weźmy tą bezlitosną furię. Zdaje się, że teraz chyba nie mogą blokować moich ataków, że są moje ataki też mocniejsze. I to czuć. Dobra. Bardzo niechętnie to mówię, ale dzięki, Spider-Man. Bez ciebie nie poradzilibyśmy sobie. Kolejna grupa zbiorów Hammerheada znika z ulic. Zasłużyłem na pizzę. Szkoda, że nie możemy jej naprawdę zamówić. Świadek będzie już bezpieczny. Możesz ruszać, Spidey. Jak najbardziej, będziemy ruszać. Niech tylko mama to zobaczy. Przybijmy piątkę. Podwójna piątka, Spidey! Wow, nie wierzę, że to się stało. A jednak, stary. No dobra, ja ruszam. Pora na przedostatnie przestępstwo w tym dodatku DLC. Hej, ameby, wracajcie skąd żeście wypełzły. To za to, że myślałaś, że wykończymy cię! Za Hammerheada! Palicie śmieci specjalnie dla mnie? O, nie musieliście! Chcesz trochę? Wziąłem zaopatrzenie, czyli automatyczną, ciągłą regenerację gadżetów i połączę to z siecią uderzeniową. Co to ma być? Załatwicie nas to! Nie pozwólcie mu się położyć! Ach, Hammerheadowi nigdy nie brakuje ochotników, co? Granat na nim!
zostanie ci ślad! No i faktycznie mogłem trochę wykorzystać to, że ciągle sieć uderzeniowa się uzupełniała, ale nie trwa to zbyt długo, jak widzieliście. Tak czy siak muszę sobie teraz radzić normalnie. Dobra, zdjęty. Teraz jeszcze wy tutaj. Te animacje w powietrzu są też świetne. Jeszcze raz spróbujemy. Tak jest. I został chyba jeden. Będzie bolał! Ludzie Hammerheada robią się w tym coraz gorsi, o ile to możliwe. No i cóż, zaraz powinniśmy gdzieś tutaj natrafić na ostatnie przestępstwo w takim razie. Wszystkie jednostki. VIP Margie jest przewożony konwojem policyjnym. Udajcie się do Muzeum Mile. No i proszę, i będzie to kolejny konwój, więc zakończymy sobie chyba najbardziej rozbudowaną tutaj aktywnością, jeśli chodzi o przestępstwa. To znaczy, wydaje mi się, że najdłużej to zawsze trwa, bo musimy siłą rzeczy polecieć się za danym konwojem i jeszcze go ochraniać. Policja eskortuje świadka w sprawie Hammerheada. Odstawię ich bezpiecznie na miejsce. Jak Hammerhead dowiedział się o kryjówce? Nawet nie chcę o tym myśleć. Skupmy się na utrzymaniu świadka przy życiu. Ta, jasne. Zajmiemy się tym. Dobra, ludzie, ruszajmy! Muszę to powiedzieć. Jesteś moim bohaterem. O cholera, teraz mi trochę wstyd. To jest też strój z pierwszego dodatku DLC, jak pamiętacie. Sporo dzisiaj tego pozmieniałem, żeby dużą różnorodność w tej kwestii wprowadzić. A także wykorzystaliśmy sobie różne moce. Wziąłem sobie też teraz jakąś inną. Jeśli świadek może pomóc posadzić Hammerheada, to muszę go ochraniać. Spokojnie, zobaczymy, czy tym razem znowu na końcu będziemy walczyć, czy po drodze trafimy na jakichś snajperów albo przeciwników gdzieś tutaj na ulicach. Zgubić tego konwoju chyba nie sposób, o to się martwić nie muszę. Nie mogę zgubić świadka w sprawie Hammerheada. Spokojnie, Spiderku, damy radę. Ciągle mamy go w zasięgu wzroku. No i utrzymamy to do końca. Ale ponownie jest spokojnie. To już kolejny taki przypadek. Może znowu będzie tak, że dopiero na końcu wyjdą, a nie. Ta fura nie powinna tu stać. Chronić świadka! Powstrzymaj Spidermana! Udorwiemy świadka! Wpływanie na świadka jest sprzeczne z prawem. Chyba nie chcieliście popełnić przestępstwa, co? Wow. Nie wchodź nam w drogę! Na górze! Ta mod jest całkiem efektowna wizualnie, chociaż wiele nam nie zmienia, szczerze mówiąc, w walce. Ale w podstawce też oczywiście już sobie to wykorzystywaliśmy jak najbardziej, więc to nic nowego. Eliminujmy ich tutaj więcej w powietrzu. Dobra, jeszcze jeden. I zostali właściwie ostatni. Chociaż kurde, jeszcze mamy gościa z tarczą i to nie jednego nawet. Więc ostrożnie tutaj. Gdzie jest jeszcze ten jeden? Tutaj. Dobra. To już chyba naprawdę ostatni. Tak jest. Dzięki, Spidermanie. Świadek jest już bezpieczny. Kolejna grupa zbirów Hammerheada znika z ulic. Zasłużyłem na pizzę. No i proszę. I teraz odblokowaliśmy kostium Spider-Clanu. Jest to dodatkowy strój w tym dodatku DLC, który odblokowujemy za ukończenie absolutnie wszystkich aktywności właśnie w tym rozszerzeniu, czego potwierdzenie macie zresztą teraz na mapie. Właśnie na tych dzielnicach się rozgrywały różne akcje, bo pozostałe akurat tutaj niczego nowego w tym dodatku nie oferowały. Zerknijmy w takim razie na ten strój. To jest ten taki kreskówkowy. Proszę bardzo. O tak. Więc to jest kolejne fajne nawiązanie do jeszcze innej serii komiksowej. Kurde. To prezentuje się ciekawie. No i ten styl graficzny, który niesamowicie mi się podoba, ale jednocześnie trochę dziwnie teraz widzieć
Petera Parkera, no w tej formie dużo młodszego. Znaczy, Petera Parkera to też chyba w serii komiksowej nie był Peter Parker, chociaż nie jestem tego akurat pewny, ale mówię tutaj o bohaterze oczywiście tej gry. W każdym razie teraz już sobie za dużo w tym stroju nie polatamy, ale podobnie jak to robiłem w przypadku teraz tego dodatku, kiedy to sobie sprawdzaliśmy na dłuższą metę stroje z pierwszego DLC, no to w sytuacji, kiedy będę nagrywać dodatek trzeci, no myślę, że to nastąpi siłą rzeczy, no bo trudno mi sobie wyobrazić, żebym odpuścił trzecie DLC, skoro nagrałem już dwa, no to wtedy będzie też okazja wielokrotnie, żeby sobie częściej pokorzystać z tego stroju, a także jeszcze z jednego, który dopiero przecież zostanie nam odblokowany. No ale to też nastąpi tak naprawdę po zakończeniu tego rozszerzenia, więc na to będziemy musieli poczekać właściwie do samego końca, najpewniej do końcówki następnego odcinka, no bo skoro to ma być ostateczne starcie, które tutaj nas czeka, no to mam nadzieję, że dopadniemy też Hammerheada, że twórcy nie będą z tym zwlekać do trzeciego dodatku. Ja tutaj się zatrzymam na pobliskim budynku, żeby już mieć bardzo bliską drogę tak naprawdę do mojego kolejnego fabularnego celu. 94% jeśli chodzi o postępy w kampanii tego dodatku, więc pozostałe 6% nabijemy sobie w następnym odcinku. Na razie z mojej strony to wszystko, chociaż jeszcze mi się teraz przypomniało, że mogę wam przecież pokazać trochę nowych wpisów w mediach społecznościowych, bo też starałem się wam to na bieżąco prezentować, czy to w dodatku pierwszym The Heist, czy to w podstawce. I tutaj jeszcze w tym rozszerzeniu tego nie pokazywałem. A widzicie, że mamy informacje o Hammerheadzie. I to nie jedną, no bo nawet o Screwball pojawiła się też wzmianka. Więc tutaj tego sporo już się pojawiło od pierwszego odcinka mojej serii z tego dodatku. Znowu Hammerhead, kurde. Tutaj o Black Cat. Ja też bym mógł sobie to jeszcze dokładniej poczytać później. No co do Black Cat, tutaj w ogóle nie ma żadnej wzmianki na jej temat, chociaż ja nadal mam dużą nadzieję, połączoną wręcz z pewnością trochę, że Black Cat jeszcze powróci. Nie wiem, czy w tym dodatku, czy w trzecim, czy może w kolejnym Spider-Manie, ale mimo wszystko nie sądzę, że twórcy ją uśmiercili. Tym bardziej, że to, co już wam mówiłem wcześniej, było widać na zakończeniu pierwszego dodatku, jak Black Cat korzysta prawdopodobnie z jakiejś bomby dymnej i wtedy zapewne ucieka. No dobra, to chyba by było na tyle tutaj, jeśli chodzi o te wpisy. Zostawcie zatem kciuka w górę, jeśli dodatek wam się podoba i oczekujcie na ostatni materiał. Cześć!